Szanowni Państwo, dzisiaj naszym gościem jest Paweł Czapiewski, lekkoatleta pochodzący z Choszczna, rekordzista Polski w biegu na 800 metrów. Dzień dobry, witam bardzo serdecznie. Dodam tylko, że były lekkoatleta. No więc słyszałem, że lubi Pan czasami dowcipem jakimś walnąć, jakieś heheszki. Może Pan coś da? Ja powiem tak, to prawda, znam prawie wszystkie kawały świata, ale mam tak taki problem, że wszystkie je zapominam, jak mi ktoś mówi w towarzystwie, no to weź opowiedz jakiś kawał. I z taką sytuacją mamy teraz do czynienia, że jeżeli mam powiedzieć nagle i to jeszcze w takiej sytuacji, to jest mi ciężko, a poza tym znam większość takich, które się w szkole podstawowej raczej nie nadają do opowiedzenia. Jestem bardzo wdzięczny, że Pan tutaj do nas dzisiaj przyszedł. No taka osoba z nami, śmiertelnikami. Nie, no nie przesadzajmy, bo ja zawsze lubię właśnie, no każdy sportowiec lubi wywiady, nawet były sportowiec, a szczególnie jeśli wywiady przeprowadza młodzież ucząca się i szukająca swojej drogi i jakoś no, przeżywająca jakąś przygodę przez ten wywiad. Dlatego cieszę się bardzo, również razem z Wami. Mam nadzieję, że ten wywiad nam pójdzie w miarę sprawnie. Jest Pan rodowitym choszczynianem, choć urodził się Pan w Stargardzie? Tak. Wiele osób z mojego rocznika urodziło się w Stargardzie, bo wtedy w 78 roku, kiedy się urodziłem, to już 41 lat temu, na choszczyńskiej porodówce trwał remont i z mojego rocznika nie ma ludzi urodzonych w Choszczynie. Tak? Ale jestem rodowitym choszczynianinem, takim się też czuję i z Choszczynem od zawsze, chociaż sportowo reprezentowałem klub Lubórz Słubice, bo w Choszczynie nigdy nie było klubu lekkoatletycznego. Potem mieszkałem 12 lat w Krakowie, wróciłem do Choszczna, także no, mogę sobie śmiało powiedzieć, że jestem choszczynianinem z krwi i kości. A proszę mi powiedzieć, czy pan się uczył tutaj w Choszczynie? Tak, tutaj w szkole, najpierw w szkole podstawowej numer 2, chociaż ciekawostka... To jest gimnazjum. No teraz to jest gimnazjum, ale ciekawostka, że pierwsze dwie klasy szkoły podstawowej kończyłem w dzisiejszej Rosji, wtedy w Związku Radzieckim w Leningradzie, dzisiejszy Sankt Petersburg. Mój ojciec był wojskowym i tak, no tak się zdarzyło, że edukację zacząłem za granicą, ale potem tutaj chodziłem do szkoły podstawowej numer 2, gdzie moje predyspozycje, mój talent do biegania odkrył WF-ista pan Czesław Szyjka, zabierał mnie na zawody. No i tak się zaczęła moja też tutaj w Choszczynie przygoda z bieganiem. Potem ukończyłem tutaj też choszczyńskie liceum, także edukacyjnie też zostałem ukształtowany przez choszczyńskich nauczycieli. Słyszałam, że koledzy mówili na pana Lulu. Jaka historia stoi za tym pseudonimem? Jest może jeszcze jakiś? Tak, no to jest historia sięgająca bardzo głębokich, bardzo głęboko w rodzinie. To ja miałem 2 albo 3 lata. Podobno jak miałem właśnie te 2-3 lata, lubiłem sobie brać sznurówkę i tak lulu, 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 i tak mnie ciocia nazwała i tak to zostało, potem na podwórku to przejęto i właśnie byłem wszędzie lulu, ale co ciekawe, jak zacząłem uprawiać sport, trafiłem w inne środowisko, bo to było środowisko tam Słubicko, ale też tutaj Strzelce Krajeńskie, niedalekie, gdzie mój teren mieszkał, tam ochrzczono mnie Czapim, od Czapiewski, Czapi, i tak zostało do dzisiaj i tak w mediach byłem znany i ja czasami się dziwię, do dzisiaj jak ktoś odezwie się do mnie po prostu Paweł. Także koledzy z podwórka Lulu, koledzy inni i Czapi, ale imię też mi zostało. Tak. Ja chciałem się tylko spytać, jak pan się czuje, że o pan nakręcono film, tyle że zamieniono pana na południowoafrykańskiego robota policjanta. Ale to... Był film taki, Czapi. Tak, no. No możliwe, no generalnie Czapi to też jest karma dla psów, tak, jest kojarzone. Moi koledzy Holendrzy, z którymi trenowałem i kiedyś mi mówili, że w holenderskim żargonie Czapi to jest głupek, także jest wiele odniesień, ale ja podchodzę do tego z dystansem. No mówię, no ksywek się nie wybiera, tak, ktoś to wymyśla.
I no, no i tak jest, mówię, z obie maksywkami. Propos dystansu, który dystans panu najbardziej odpowiadał? Znaczy ja generalnie wszelkie sukcesy, cała moja sportowa kariera była związana z dystansem 800 metrów. No to powiem, no lekka atletyka dzieli się, no biegi generalnie na sprint, czyli 100, 200, 400, potem są biegi średnie 800 i 1500 metrów, potem są biegi długie. I to nie jest tak, że ktoś sobie wybiera, że tu mi się dobrze, chciałbym biegać 800, czy 10 km, czy 100 metrów. No jest to związane z predyspozycjami i specjalizacja na świecie już jest tak ogromna, że ktoś, kto się urodził do biegania 800 metrów, ma bardzo małe szanse, no nie ma szans nawet walczyć na 400 metrów, ani na 1500. No są wyjątki, także to nie jest tak, że ja wybrałem ten dystans wybrał mnie bardzo dobrze, chociaż ja się śmiałem, że jak zaczynałem karierę, to taki znany trener, z którym trener mówił, że ja się do 800 nie nadaję, że ewentualnie półtora, bo do 800 jestem za wolny, tak? Bo 800 metrów wiąże się z dużymi predyspozycjami szybkościowymi. Ale jak jest taka też słynna teoria Bąka, nie wiem czy znacie. Otóż naukowcy stwierdzili, że Bąk, ten owad taki, który tak sobie lata, że on ma za małe skrzydła w stosunku do masy ciała i on nie ma prawa latać, tak? Ale Bąk o tym nie wie i lata, tak? Tak samo u mnie było, że niby się nie nadawałem do 800, ale to 800 najlepiej mi wychodziło i no stąd ten dystans. No do dzisiaj jestem, to już 18 lat będzie, jak jestem rekordzistą Polski. Niedługo ten rekord będzie obchodził stulecie, czyli już 100 lat temu zaczęto biegać 800 metrów, no tabuny ludzi. No i w Polsce, no, to jest taki dla mnie powód do dumy, że przez te 100 lat nikt nie pobiegł ode mnie szybciej. Dlaczego akurat biegi? To już nawiązując do poprzedniego pytania. Akurat bieganie, w przeciwieństwie do wielu innych sportów, gdzie trzeba najpierw pójść na pierwszy trening, ileś lat trenować, żeby odkryć swój talent, bieganie jest zupełnie innym sportem. Tutaj to ono wybiera nas. Tak? Ja nigdy nie myślałem, że będę biegał. Nigdy nie chciałem, nawet o tym nie marzyłem, ale po prostu no, szybko biegałem, najszybciej w klasie, w szkole, w województwie, potem w makroregionie. Zgłosił się trener, który, nie trenując, tak, oczywiście, po prostu tak sam siebie, zgłosił się trener, który powiedział, że może coś z tego być. Ja podjąłem tą rękawicę i tak to ruszyło. Także ja mówię, zresztą to jest dość paradoksalne, ja tak za bardzo biegać nie lubię i nie lubiałem, a mimo tego te sukcesy odniosłem, ale to nie dlatego, że bardzo chciałem, ale po prostu no, do tego biegania się urodziłem. Które z pańskich osiągnięć jest dla pana najważniejszym? No, na pewno medal Mistrzostw Świata, brązowy medal Mistrzostw Świata w Edmonton w 2001 roku. To był taki przełom w mojej karierze. Wcześniej byłem takim zawodnikiem tutaj, no, najlepszym w kraju, wyróżniającym się, ale na arenie europejskiej i takiej międzynarodowej to nawet do głowy mi nie przyszło, że można by coś było zrobić. I nagle przychodzi 2001 rok. Zrobiłem ogromny postęp, wcześniej zmieniłem trenera. No i nagle, gdzie dwa lata wcześniej byłem mistrzem świata w Sewilli, to oglądałem to w internacie w Subicach i nie myślałem, że ja mogę się tam znaleźć w jakimkolwiek horyzoncie czasowym. Tymczasem dwa lata później staję właśnie na starcie takiego finału mistrzostw świata i jeszcze przybiegłem trzeci, czyli zdobyłem ten medal. I no potem ta kariera moja się już nie potoczyła tak, jak bym chciał. Miałem problemy z kontuzjami. No i został to ten największy sukces. No i tak troszeczkę paradoksalnie, trochę szkoda, że mój pierwszy, największy sukces międzynarodowy został przez resztę mojej kariery moim największym sukcesem. Tak dla młodszych sportowców, czy w tych czasach jest łatwiej o taką karierę, czy trudniej? No to jest dobre pytanie. Myślę, że zresztą jest taki był konflikt pokoleniowy sportowców ode mnie 30-40 lat starszych, czyli lata 60-70, gdzie byliśmy potęgą lekkoatletyczną, nawet w biegach. I oni tam nam zarzucali pewne rzeczy, ale my też im mówiliśmy, że kiedyś w latach 60-70 było łatwiej, bo sport to było, nie wiem, 15-20 krajów, które uprawiało ten sport. Nie było Afryki, bo w biegach bardzo istotną rolę odgrywają kraje afrykańskie, to jest tutaj odgrywają rolę czynniki genetyczne. Kiedyś tej Afryki nie było i zwykli Polacy, Rosjanie, Szwedzi, Amerykanie ścigali się o medale olimpijskie. Teraz jest o to bardzo trudno, tak? Czyli pomijając, czy podsumowując, na pewno jest trudniej niż
54 lat temu. A czy moi koledzy mają trudniej niż ja? Myślę, że nie. A jeśli chodzi właśnie o ten, o szansę osiągnięcia sukcesu, to nie zależy od tego, czy to jest 10, 20, czy za 10, czy za 20 lat, bo to dzisiaj może być łatwiej, za 10 lat może być trudniej. Tutaj rywalizuje cały świat. Czasami lepszych mamy rywali, czasami gorszych z całego świata, także na to pytanie nie ma jednoznacznej odpowiedzi. Recepta jest zawsze, mimo wszystko, niezmienna jedna. No, talent oczywiście to po pierwsze, czyli trzeba znaleźć sobie tą dyscyplinę, w której chcemy się realizować, a potem praca, praca, jeszcze raz praca. A pana klub Lubusz Słubice, jeśli dobrze pamiętam. Tak, proszę mi powiedzieć, czy jak pan wspominał ten klub? Znaczy, to była taka specyfika sprzed lat 25. My byliśmy, Choszno było w województwie gorzowskim, tak? Nie, to już nie, to województwo już nie istnieje. I w tym województwie były dwa kluby lekkoatletyczne, AZS Gorzów, czyli ten w stolicy województwa, i był Lubusz Słubice, który zbierał dzieci czy zawodników z całego województwa. Tak? Był oddział w Międzyrzeczu, był oddział w Barlinku, w Strzelca Krajeńskiej, bo ja akurat, mój trener pochodził tutaj ze Strzelec Krajeńskich. Bardzo fajnie to wspominam, zresztą no, niech będzie ilustracją tego faktu to, że ja przez 19 lat nie zmieniłem klubu, gdzie miałem mnóstwo propozycji, jak już odnosiłem sukcesy. No, Lubusz Słubice to malutki klub, no, miasto wielkości Choszna, a byliśmy w czołówce klubów w całej Polsce, bo była taka liga juniorów, seniorów, to byliśmy zawsze w pierwszej lidze. Bardzo fajna atmosfera, do dzisiaj zostały mi te przyjaźnie, które nawiązałem w tym klubie, do dzisiaj mam z tym klubem kontakt, także bardzo dobrze wspominam. No, żałuję, że w Chosznie nigdy nie było klubu lekkoatletycznego, pewnie nie będzie, ale no, żeby klub lekkoatletyczny powstał, to nie jest od tak, to musi być grupa ludzi, bo lekkoatletyka to wiadomo, to są konkurencje nie tylko biegowe, ale skoki, rzuty, no, sprinty, właśnie wytrzymałość, tu trzeba wielu trenerów specjalizujących się w różnych dziedzinach. No, w Słubicach tak się to stało. I klub do dzisiaj działa i bardzo dobrze wspominam. Kto w pańskiej karierze był pańskim największym kibicem? Największym kibicem? No, miałem ich wielu. Na pewno rodzice, na pewno brat, ale takich kibiców miałem wielu. Żadnego raczej nie wyróżnię. Gdy zacząłem odnosić te sukcesy na poziomie światowym, okazało się, że mam bardzo dużo kibiców tutaj w Chosznie. Byłem zaczepiany przez obcych mi ludzi, którzy też mi kibicowali, także fajnie też to mi się podobało, że lubiłem to, że tutaj w tym ta nasza lokalna społeczność też mi kibicowała, specjalnie jako chłopakowi od nas. Ja nawet jeszcze tydzień temu, gdzie ja już zapomniałem, że biegam, zaczepił mnie jakiś pan, który mówił, że mi zawsze kibicował, także no, kibiców było wielu, jakiegoś jednego wielkiego mnie wyróżnił, ale no, każdy kibic, który trzymał za mnie kciuki, zawsze mu dziękowałem. Chciałem, naprawdę bardzo czekałem, żeby się o to spytać. Mocny finish, jak słyszałem, a la Czapi. Ma pan jakieś komentarze, szczególnie, że teraz na przykład bardzo popularni atleci, na przykład teraz ostatnio zakończył karierę, Usain Bolt podobnie biega na końcówkę. Znaczy, no, Usain finish. Bolt, a ja to jest no, zupełnie inne światy, no, tak, sprinterem. Tak. Ale nie, ja wiem, że ja zasłynąłem z tego z mocnego finiszu, że zawsze się pamiętałem gdzieś tam na końcu i na ostatnich, te dwa moje największe sukcesy, czyli medal mistrzostw świata i medal mistrzostw Europy halowych, to były właśnie takie spektakularne końcówki. Ale to nie wynikało wcale z moich sprinterskich umiejętności, tylko ze specyfiki biegu na 800 metrów. 800 metrów wygrywa nie ten, kto na ostatnich 200 metrach najbardziej przyspieszy, tylko ten, kto najmniej zwolni. To jest taki bardzo specyficzny dystans. No, biegnie się to z prędkością poniżej 13 sekund na 100 metrów, czyli bardzo wysoką i bliską prędkości maksymalnej. I od początku jest ciężko. Ja byłem takim typem zawodnika, to też z treningu wynikało, bo też są dwa typy zawodników na 800 metrów. Jedni, którzy ruszają bardzo mocno, tempowo rozgrywają
I potem na końcu, po prostu tak jak to się mówi, no brakuje im już sił, ale bronią w wyniku, czyli już no, na oparach dobiegają. A są inni tacy jak ja, którzy zaczyna spokojnie i potem utrzymuje równe tempo. Także te wszystkie moje finisze, one wcale, to nie było wcale przyspieszenie, tylko po prostu niezwolnienie. Tak? Nigdy nie byłem wśród tych moich rywali na 800 metrów, nie byłem od nich najszybszy i przy wolnych biegach z nimi przegrywałem, ale w takich biegach, gdzie po prostu wszystkich odcina, ja po prostu zacząłem wolniej i dzięki temu miałem więcej sił. Ich, jak to się mówi w żargonie, stawiało, po prostu no stawiało, a ja biegłem do końca, wytrzymywałem i to wyglądało, jakbym nie wiadomo jak przyspieszał, a to po prostu było zwykłe utrzymanie tempa. Zakończył pan swoją karierę sportową, więc czym się pan obecnie zajmuje? No jest to branża taka menadżerska, tak mój menadżer, bo każdy zawodnik ma menadżera, który załatwia sponsorów, starty, start na meetingu, to nie jest łatwo na te zagraniczne meetingi wejść, no to jest rola menadżera. No gdy zakończyłem tą karierę, mój menadżer, który prowadził moją karierę przez kilkanaście lat, zaproponowałem mi współpracę, no jestem takim jego ni to asystentem, ni to wspólnikiem i po prostu generalnie działam w sporcie, organizuję też imprezy. Jeden z większych maratonów w Polsce, Orlen Warsaw Maraton w Warszawie, gdzie biega 6 tysięcy ludzi, to też organizujemy, Memoriał Janusza Kosucińskiego. No generalnie zostałem przy sporcie. Ma pan jakieś miłe wspomnienia związane z Choszczynem? Z Choszczynem mam wspomnianych mnóstwo miłych wspomnień i żadnego chyba tak ad hoc nie wymyślę. No ja zawsze twierdziłem, że Choszczyn to moje miasto, bardzo fajne miasto, wbrew pozorom. Ja 12 lat mieszkałem w Krakowie, bo tam mieszkał mój trener, się przeprowadziłem i z przyjemnością tu wróciłem. I uważam, że to jest bardzo fajne miejsce na ziemi. Jeżeli ktoś narzeka, to moim zdaniem nie ma racji. Wspomnień było mnóstwo. Jakiegoś jednego wyróżniającego się w tej chwili nie przywołam. Mieszka pan obecnie w Choszczynie. Czy tak już pozostanie? Myślę, że tak. Ja mówię, mieszkałem 12 lat w Krakowie. Stwierdziłem, że duże miasto to nie jest dla mnie. Dlatego też wróciłem do Choszna i na razie w najbliższym horyzoncie czasowym nie planuję wyprowadzki i mam nadzieję, że nie będę do tego zmuszony. Wrócę do wcześniejszego pytania, praktycznie z początku. Jak pan zdawał pan, był pan w Petersburgu. Proszę mi powiedzieć, pan maturę zdawał z rosyjskiego? Tak, no mówię, wyobraźcie sobie taką sytuację. Idziecie, macie 7 lat, idziecie do szkoły, jest to stresujący moment dla każdego dziecka. Ja do tej szkoły, do pierwszej klasy poszedłem, normalnej rosyjskiej szkoły, gdzie ani słowa po rosyjsku nie rozumiałem. Był to no, ogromny stres, ale po dwóch tygodniach, wiadomo, małe dzieci szybko łapią. Po dwóch tygodniach już byłem w stanie rozumieć, co pani do mnie mówi, bardzo szybko to łapałem. Potem okazało się, że byłem w tej klasie z rosyjskiego, tego najlepszy, licząc też te rosyjskie dzieci. Potem wróciłem do Choszna w trzeciej klasie. Miałem taki problem, tutaj poszedłem do klasy właśnie trzeciej, że nie umiałem pisać po polsku. Tak? Musiałem się od nowa, bo są inne. Do dzisiaj pamiętam, jak ojciec po pierwszym dniu w szkole sprawdzał zeszyt i ja napisałem zamiast gruszki, napisałem gryszki. A wynika to z tego, że rosyjskie U jest takie jak nasze Y. Tak? Mi to tam po prostu nie pasowało. Nawet przez pół roku chodziłem na zajęcia wyrównawcze z polskiego, żeby się podciągnąć. No, ale szybko nadrobiłem, a w siódmej klasie, jako że z tego rosyjskiego miałem, był to jakiś mój drugi język, wystartowałem w olimpiadzie tej przedmiotowej właśnie z języka rosyjskiego. Zająłem drugie miejsce w województwie, czyli byłem zwolniony z egzaminów do liceum. No i potem w liceum też miałem ten rosyjski. Tą maturę też zdawałem do rosyjskiego, ale miałem taki problem, że no ja byłem no kilka poziomów wyżej niż reszta klasy z rosyjskiego i się kompletnie go nie musiałem uczyć. No samo mi to, i to jest właśnie taki przykład, że nie można spoczywać na laurach, bo przez 4 lata nauki rosyjskiego w liceum ja się obniżyłem swoje loty, bo nie uczyłem się, tylko bazowałem na tym, co
co miałem. I potem przyszło do matury, oczywiście też miałem zdawać ustną maturę z rosyjskiego. Oczywiście byłem pewniakiem do szóstki, ale dostałem bardzo trudny tekst i pamiętam, że pani z rosyjskiego była bardzo ze mnie niezadowolona, bo dostałem tylko piątkę z tego rosyjskiego. Po prostu no, był to tekst na tyle trudny, że ja przez 4 lata w ogóle nie uczenia się sobie z nim nie poradziłem. Na piątkę mi wystarczyło, ale także mówię, ten rosyjski jakoś mi tam został. Potem nawet na zawodach, jak byłem w Moskwie, na takim pucharze Europy, też po iluś tam latach, bo wiadomo, z językiem jest tak, że jak go nie używasz, to ci ucieka. Po iluś tam latach musiałem udzielić wywiadu w rosyjskiej telewizji po rosyjsku. W miarę sobie poradziłem, ale już brakowało mi tych słów, bo rozumiem wszystko, ale już ciężej się rozmawia. Znaczy, tą piątkę pani Adyksyjskiego nazwała porażką. Propos porażek, wspomina pan jakieś swoje porażki, jak się pan po nich podniósł? No, po tej mojej największej porażce się akurat nie podniosłem. Jest takie powiedzenie, z którego zawsze się śmieję, które często słyszycie, kto cię nie zabije, to cię nie zabije, to cię wzmocni. Jest to powiedzenie nieprawdziwe, bo co cię nie zabije, po prostu cię nie zabije, a wcale nie musi cię wzmocnić. Nie? No, dotyczy to tak naprawdę szczepionek, tak? Bo szczepionka to jest dawka wirusa, który na tyle mała, że cię nie zabije, ale przez to, że nasz organizm się uczy, więc się wzmacnia. No to tylko ze szczepionkami się zgadzam. Ale taka właśnie porażka, która mnie nie zabiła, ale nie wzmocniła, to były Igrzyska Olimpijskie w Pekinie. No to było, jak generalnie moja kariera wyglądała tak, że po takich dwóch bardzo mocnych latach, potem zaczęła mi się seria kontuzji. 5 lat cały czas walczyłem, żeby wrócić na ten top. I już w wieku 30 lat, czyli już takim dojrzałym jak na biegacza, miałem okazję zadebiutować na Igrzyskach Olimpijskich. Było to moje wielkie marzenie, zresztą każdego zawodnika na pewno jest marzeniem. I tak się założyło, że udało mi się zbudować najwyższą formę w karierze. Byłem naprawdę bardzo mocny i mogłem tam walczyć nawet o złoty medal olimpijski. Problem był taki, że po wielu różnych zawirowaniach, tu już nie będę do nich nawiązywał, ostatnie 2 tygodnie przed startem spędziłem w wiosce olimpijskiej. Wioska olimpijska to jest taka, no wiecie, tam sportowcy mieszkają, szykują się do startu. Ale jest to też taki tygiel emocjonalny, gdzie siedzisz i czekasz na ten start. To jest, nie ma nic gorszego niż 2 tygodnie czekanie na start. Idealna sytuacja jest, że przyjeżdżasz z zewnątrz, 2 dni przed startem, dostajesz akredytację, na drugi dzień robisz jakiś rozruch i potem idziesz już taki naładowany, że będziesz walczył. Tak? A czekając te 2 tygodnie, no po prostu się powoli wypalałem. I mimo tej mojej życiowej dyspozycji, już w dniu startu, gdzie już nadszedł ten moment, no byłem psychicznie troszeczkę rozbity i trafiłem, no już tu nie będę się wdawał w szczegóły, jak wyglądają eliminacje, bo to, żeby zdobyć złoty medal olimpijski, najpierw trzeba przejść eliminację, jest 8 równorzędnych biegów eliminacyjnych, awansuje się potem do półfinałów i na koniec finał. No i w tych eliminacjach trzeba było być w pierwszej dwójce. Biegał nas 8, trzeba było być w pierwszej dwójce, a jeżeli nie byłeś w pierwszej dwójce, to przynajmniej mieć dobry czas, bo tam z tych, którzy nie byli w pierwszej dwójce, brano 8 najlepszych z najlepszymi czasami. Tak się akurat zdarzyło, bo te biegi, bieg jest biegowi nierówny. Jeżeli w jednym biegu ktoś pójdzie bardzo mocno, poprowadzi bieg w dobrym tempie, to czasami 6 potrafi awansować, bo mają dobry czas. A jeżeli jest bieg tak, gdzie wszyscy się czają, wtedy nie ma szans na dobry czas i trzeba być w tej dwójce. I taki właśnie bieg mi się trafił. I reasumując, na mecie byłem niestety 3. Z pierwszym czekałem 0,05 sekundy, z drugim zawodnikiem, późniejszym mistrzem świata, 0,02 sekundy. I te 0,02 sekundy sprawiły, że nie miałem już szansy walczyć dalej. A przez tą całą tą sytuację z tą wioską olimpijską, gdzie się tak psychicznie wypalałem, też już na starcie nie byłem tak mentalnie przygotowany i popełniłem błąd taktyczny, bo wiadomo, jest jedna rzecz to jest bieganie, przebieranie nogami, ale też jest taktyka, żeby się odpowiednio ustawić, w odpowiednim momencie zaatakować. I ja popełniłem taki szkolny błąd, który kosztował mnie tak lekko licząc 0,5 sekundy. Tak? Straciłem na tym 0,5 sekundy, a do awansu brakło mi 0,02. Tak?
I strasznie mocno to przeżyłem, bo to miało być tak po tych latach, walki ze zdrowiem, taki wielki powrót, wielka szansa, no medal olimpijski był w zasięgu, tym bardziej, że potem się okazało, że mogą spokojnie to wygrać. Rywale nie byli, zresztą z mistrzem olimpijskim potem regularnie wygrywałem jeszcze w sezonie. No a tu przez te 200, przez jakiś taki niekorzystny zbieg okoliczności i moich błędów, no cała wielka szansa uciekła i potem już, to był 2008 rok, karierę skończyłem 4 lata później, ale te 4 lata to już to było takie, właśnie o to mówię, że nie podniosłem się pod tym mentalnie. Tak, trenowałem, robiłem to co wcześniej, ale już po prostu nie było tego, tej iskry i no trochę się rozgadałem, ale to a propos tej największej porażki, którą wspominam, bo porażek, wiadomo, w sporcie jest mnóstwo, ale mi się trafiła taka, która zaważyła na całej mojej karierze, która, no mówię, być mistrzem olimpijskim, a odpaść w eliminacjach i przyjechać no gdzieś tam z podkulonym ogonem, a poza tym bycie mistrzem olimpijskim, bo przegrać jakiś pojedynczy bieg, no wiadomo, no to się o tym zapomina, bo takich biegów jest mnóstwo, a tutaj straciłem szansę, która no była szansą życiową. Tak. Też słyszałem kiedyś, że w karierach sportowca lata liczy się psie. Aha, że jak psu, tak? No, no to jest prawda. No, zawodnik 30, no teraz to się troszeczkę zmieni, ale 30-32-letni zawodnik to już jest zawodnik w podeszłym wieku, tak? No, normalnie człowiek 30-letni to jest młody człowiek, jeszcze całe życie przed nim, a u sportowca już się coś kończy. No ja skończyłem karierę w wieku 34 lat, ale mówię, w wieku 30 lat w tym Pekinie, jak to wspominałem, mentalnie. Ale ja już czułem wtedy, że już tak po tej 30, no już było gorzej fizycznie. Bo robisz tą samą robotę, taki sam trening, a musisz dużo odpoczywać, nie przekłada się to tak jak trzeba. Także ja pierwszy raz usłyszałem to powiedzenie z tym liczeniem lat jak psu, ale zdecydowanie się z nim zgadzam. I jeszcze takie pytanie. Nie wiem, czy pan na nie odpowiadał albo opowiadał cokolwiek o tym, dlaczego postanowił pan zakończyć swoją karierę? No to nawiązując do poprzedniego pytania, to nie ja się obraziłem na sport, tylko sport się obraził na mnie. Tak ja się śmieję. Tak jest. W momencie, gdy no w moim wieku to już były 3-4 lata, no nawiązując do tego, że już nie miałem jakiejś tam motywacji, ale przyszedł ten moment, gdzie już wiedziałem, że nic nie osiągnę, tak? Że już ten wiek, ta metryka, ten PESEL, jak to się mówi, już nie pozwala na osiągnięcie już nawet nie światowych, europejskich, ale już w Polsce miałem zacząłem mieć problem. No i po prostu, no, a uprawianie sportu dla samego uprawiania, to też sami pewnie przyznacie mi rację, nie ma sensu. I dla mnie taką datą graniczną były Igrzyska Olimpijskie w Londynie w 2012 roku, gdzie po prostu o nie chciałem jeszcze powalczyć, żeby zakończyć karierę właśnie udziałem w Igrzyskach. Nie udało się, nie zakwalifikowałem się mimo wszelkich starań. No czyli po prostu nie prezentowałem już poziomu takiego, który by mnie satysfakcjonował. Dlatego karierę w wieku 34 lat zakończyłem. Chrzczeńska dziesiątka, dosyć duże wydarzenie. Sam nawet biegnę. Wiem, widziałem. Tak. Proszę mi powiedzieć, czy uważa pan, że więcej osób młodych powinno biec w tym biegu, czy... Znaczy my w tym roku generalnie, no Chrzczeńska dziesiątka to jest, tutaj 4 lata temu postanowiliśmy reaktywować, bo ona wcześniej się odbywała i bardzo dużym zainteresowaniem się cieszy, no już 650 osób startujących. Mamy też bieg dla dzieci przedszkolnych klasy 1-3, ale w tym roku chcemy rozszerzyć formułę, tak żeby też klasy od 4 do 8 mogły wystartować, będą miały swoje biegi, ale też obniżamy granicę wieku, od której można startować w tym głównym biegu na 10 km. Do tej pory mieliśmy 16 lat, a tak myśleliśmy, że są takie przepisy, okazało się, że takich przepisów nie ma, także w tej chwili może każdy wystartować, oczywiście za zgodą rodzica. Chociaż ja bym rekomendował, że dzieci poniżej, nie wiem, 13-14 lat jednak powinny sobie wystartować w tych biegach dla nich dedykowanych. Ale ja zawsze twierdzę, że 10 km w 1,5 godziny, bo taki mamy limit,
to może przebiec, no myślę, że nawet 8-latek. Także nie jest to wielki wysiłek, sam biegałeś, wie, że to można zrobić. Jest to fajna przygoda w tłumie biegaczy, tak, 600 ludzi to jest naprawdę duża ekipa. I takie bieganie na zawodach na pewno, jeżeli ktoś się zdecyduje, zapraszam. Zobaczycie, że bieganie, mimo że jest może trochę męczące, ale jest też fajne. A dobrze jeszcze, czy mógłby Pan krótko zareklamować bieganie naszym widzom? No cóż, bieganie nie trzeba reklamować, ono reklamuje się samo poprzez to, co się dzieje w ostatnich latach w Polsce. Bo mamy boom na bieganie, ten tak zwany boom. Czyli mnóstwo ludzi zaczęło uprawiać ten sport tak dla siebie, bo jest to najprostsza forma ruchu, do tego nic nie potrzeba, wystarczą buty, wcale nie muszą być to jakieś buty za nie wiadomo ile. Koszulka, spodenki, nie potrzebujemy do tego drużyny, żeby jak w meczu piłkarskim, po prostu wychodzimy, biegniemy. I jako ta najprostsza forma ruchu jest dla każdego. I myślę, biegania poza tym też nikogo nie trzeba uczyć, tak? Każdy to umie, każdy wie jak biegać, dlatego polecam oczywiście z umiarem, jak ze wszystkim i niech moje słowa podeprze statystyka, że na 100 osób zaczynających przygodę z bieganiem, takich amatorów, którzy nigdy nie biegali, 80 kontynuuje tę przygodę z bieganiem po kilku latach, tak? Czyli że po prostu ci, którzy zaczynają biegać z ciekawości, czasami z przymusu, przekonują się, że jest to bardzo fajna rzecz i przy tym zostają. I tu oczywiście nie mówię o bieganiu takim, jak ja biegałem, 800 wyczynowym, ale takie zwykłe, amatorskie. Nawet nie trzeba startować w zawodach, tylko po prostu sobie 2-3 razy w tygodniu pójść. Tu w Chocznie mamy piękną ścieżkę wkoło jeziora, przebiec tą ścieżkę i na pewno nikomu to nie zaszkodzi. Tak, takim pięknym i ziognym akcentem chyba zakończymy już nasz wywiad. No ja również dziękuję, miło tak. było wystąpić. I tak jak mówiłem, zapraszam wszystkich, no tu już przy okazji na Choszczyńską Dziesiątkę 15 września, a do dzieci z klas szkoły podstawowej, czy liceum, czy gimnazjum, podstawowa taka mój uniwersalny apel, ćwiczcie na WF-ie.